Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zapraszam Was na filmik z serii Storytime, tym razem o najgorszych pensjonatach dla koni w Polsce. Pojawiło się kilka historii o pensjonatach w poprzednim odcinku Storytime i zaproponowałam Wam właśnie taki odcinek typowo o pensjonatach i wyraziliście chęć na obejrzenie takiego właśnie odcinka. Także dziś Was zapraszam na taki filmik. No i słuchajcie, wysłaliście mi tyle mocnych historii, że miałam problem z wyselekcjonowaniem, więc chyba podzielę ten film na dwie części. Ale spokojnie, historie mam już gotowe, tylko wystarczy, żebym nagrała tą drugą część, bo jeżeli bym miała w jedną część to złożyć, to będzie to po prostu za długie. Aha, no i jeszcze tylko zanim zacznę, to chciałabym Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodoba, a tymczasem lecimy już do Waszych historii z najgorszych pensjonatów. Aha, no i myślę, że z oczywistych względów nie będzie podawania nazw oraz konkretnych lokalizacji. W Elblągu ciężko znaleźć pensjonat, zwłaszcza, że mam 4 konie na głowie, a zależy mi, żeby wszystkie 4 stały razem. Pan, który pozwolił, żeby stanęły u niego w pensjonacie, na początku był ok. Potem stwierdził, że w zamian za trzymanie koni chce ich paszporty, no co odmówiłam. Wtedy stwierdził, że mogę też płacić w naturze. Obrzydliwe. Dodajmy do tego, że konie stoją po kolana w błocie na małych kwaterkach, właściciel nie zapewnia wody, co obiecywał. Z czasem okazało się, że dach przecieka, a belki nośne zaczęły się łamać pod śniegiem. Konie na szczęście zostały już przeniesione i są szczęśliwe. No, zaczynamy z grubej rury, naprawdę ta propozycja jest oburzająca. I szokuje mnie, że ktoś w ogóle sobie pozwolił na coś takiego. Naprawdę zamurowało mnie, kiedy to przeczytałam. Kupując konia, nie chciałam, by za bardzo stał w stajni ze szkółką, głównie przez jego młody wiek i chęć wychowywania się jeszcze na łąkach w spokoju. Zatem od razu po zakupie postawiłam go w stajni prywatnej. Na samym początku właściciele strasznie mydlili mi oczy, a ja pomimo nie najcudowniejszych warunków mówiłam sobie, że przecież tak naprawdę ona nie potrzebuje na razie nie wiadomo czego. Oni to dobrzy ludzie z pasją. Szybko jednak okazało się, jak bardzo się myliłam. Może zacznijmy od tego, że moja klacz miała mieć zwolniony boks, bo tam został ostatni, ale właściciele powpychali do niego inne rzeczy, a moja stała w jednym boksie z pewnym wałachem. Ja przyjeżdżałam rzadko, bo jakiś jeden raz na tydzień, a czasem rzadziej. Mówili, że zwolnią, ale skończyło się na gadce. Jak tylko pogoda nie pasowała właścicielowi, na przykład padał lekki deszcz, konie stały w stajni czasami przez ponad tydzień, jak się okazało, a gnój był wyrzucany bardzo rzadko. Pomijając fakt, że kilka razy byłam świadkiem dania koniom słomy do paśnika zamiast siana. Ogólnie strasznie właścicielka stajni się rządziła. Moja miała dostawać pewne jedzenie i suplementy, ale ich nie dawała, albo dzieliła na konia, który również stał w tym boksie. Ogólnie wyglądało tak, że pasza, która starcza mi na niecały miesiąc, tam wystarczyła na ponad 2. Mój koń miał 2 lata, więc potrzebował ruchu, żeby wyrzucić tej energii na pastwisku. Jest też bardzo gorący, więc jak została wypuszczona po takim czasie, od razu była kontuzja. Oczywiście dotyczyło to wszystkich koni tam stojących. Ale co przeważyło o zmianie stajni, to to, że byłam świadkiem, gdy przyjechałam bez zapowiedzi i zobaczyłam, że właścicielka z całej siły bije mojego konia batem po pysku. Nie zastanawiając się, szukałam kolejnych pensjonatów. Teraz stoję bardzo daleko od mojego punktu zamieszkania w stajni ze szkółką, ale wiem przynajmniej, że tam nie muszę bać się, co się dzieje z moim koniem. Wow, tutaj dosłownie patola pełną parą. To, co się tam działo, to naprawdę głowa mała. Jak czytam to takie historie, to szokuje mnie, że coś takiego się dzieje i jest to realne i faktycznie ma to miejsce. Bo to brzmi dosłownie jak jakieś historie z filmu, ale takich filmów jeździeckich jeszcze nie tworzą. Dobrze, że udało ci się znaleźć inny pensjonat. Historia o stajni, w której jak było wiadomo, że właściciel przyjeżdża o konkretnej godzinie, to koń zawsze miał siano, a jak tylko wyjeżdżał, to siano zabierano. Nie moja na szczęście, ale prawdziwa. Nie wiem, może to norma, ale zawsze mnie tego typu rzeczy przerażają. Co się dzieje z naszym koniem, kiedy nas nie ma w pobliżu? I uwaga, zapowiadam od razu, że to nie pierwsza historia z serii właściciele stajni robią coś poza moim zasięgiem wzroku. I łączy się to też z różnymi historiami związanymi z żywieniem, a w szczególności z sianem. Naprawdę, temat siana w stajniach to jest jakiś temat tabu. Albo coś się ukrywa, albo się koniom zabiera, albo się daje za mało. No i nie ma o tym większej gadki. Kupiłam od stajni konia, po czym miał stać w pensjonacie i stał codziennie w innym boksie.
Po treningach nie wiedziałam jako dziecko, gdzie go mam odstawić, a każdy z instruktorów stajennych wskazywał na inny boks. Zawsze miałam się zapowiadać, kiedy będę w stajni i o której godzinie. Raz przyjechałam bez zapowiedzi i ujrzałam swojego konia na placu, chodzącego na ląży pod kimś, gdzie lążowała dzierżawczyni stajni. Zabrałam konia, wytłumaczeniem było, że musiał się ruszyć, bo zdziczał. Po czasie od tamtej sytuacji znalazłam inną stajnię z pensjonatem, gdzie chciałam przenieść konia, bez wypowiedzenia. Zagrożenie zdrowia w tym przypadku. Zabrałam konia z padoku, podjechał koniowóz, po czym wyskoczyła właścicielka, że ona chce VAT za konia jeszcze, mimo że koń był mój od paru miesięcy, plus był w pełni opłacony. Koń wyjechał, a ja podzieliłam się sytuacją na Instagramie. Dzierżawczyni stajni nawet się do tego nie odniosła, a wszystkie fanki szkółki z tamtej stajni do dnia dzisiejszego piszą mi, że pani XYZ chciała dobrze. Dodam jeszcze, że znam jeszcze jedną osobę, która gdzieś wyjechała i mam podejrzenia, że jej koń pod jej nieobecność był użytkowany pod siodłem. I tak jak mówiłam, tamta historia to nie była jedyna, w której koniowi coś działo się pod nieobecność jego właściciela. I to chyba jeden z najgorszych scenariuszy, czyli ktoś sobie po prostu bez pytania zabiera twojego konia na jazdę i nawet nie wiadomo ile razy to się wydarzyło, na jakie jazdy ten koń chodził, pod kim, w jakim sprzęcie. Po prostu masakra, nie wyobrażam sobie tego. Jak się czyta takie historie, to dosłownie traci się zaufanie do ludzi. Następnie zaznaczę, że w moim mieście jest straszna bieda ze stajniami, a co dopiero z pensjonatem. Kilka lat temu kupiłam konia i wiadomo, szukałam pensjonatu. Najpierw wstawiłam do stajni, w której jeździłam, ale stajnia szkółkowa, wiadomo, rządzi się swoimi prawami. Ale nie o tym. Zaczęłam więc szukać stajni, która byłaby doskonała pod każdym aspektem. Dziś jako doświadczony pensjonariusz wiem, że takich nie ma. Z polecenia większości znajomych wybrałam stajnię, która z opowieści była tym ideałem. Czekałam na miejsce kilka miesięcy, ale się udało, hura! Przy przeprowadzce wszystko pięknie, ładnie, wszyscy milusi. Z czasem mojemu koniowi zaczęło odbijać na punkcie jedzenia. Rzucał się na nie, nie mógł przytyć. Zmartwiona zrobiłam badania, odrobaczyłam, zrobiłam zęby, ale poprawy żadnej. Któregoś dnia przyjechałam jakąś godzinę po zamknięciu koni do stajni i wychodząc do boksu przeraziłam się. Koń stał na betonie. Zapytałam właścicielkę stajni, na co zostałam zapewniona, że pewnie wszystko zjadł i tak się stało. I obiecała, że będzie dostała więcej słomy i siana. Poszłam więc dać mu słomy i siana z balotów, które znajdowały się w stajni. Na drugi dzień dostałam opierdziel od właścicielki, że widziała na kamerach, jak biorę słomę i siano. I to nie mało jej słowa. I niosę swojemu koniowi. Zdziwiona poinformowałam, że przecież stał na betonie. Na co ona, że od tego są stajenni, że pensjonariusze mają zakaz ruszania siana i słomy. Okej, dziwne. Przyjeżdżałam kilka razy jeszcze i okazywało się, że mój koń cały czas stał na betonie. Nic nie dawało proszenie, wręcz dostawałam opierdziel, że wymagam niemożliwego, bo inne konie dostają mniej i jakoś ciągle mają. Jednego dnia widziałam, jak stajenny daje siana do boksów. Jedna taczka na cztery konie. Dziwne, że mój koń był głodny. Na padokach siana zero. Konie stoją na dworze bez siana. Kilku właścicieli zaoferowało, że kupią swoje bele siana i postawią, żeby konie miały na padoku siano, ale nie dostali na to zgody od właścicielki. Druga sprawa to miejsce do jazdy. Z zewnątrz elegancko, duża ujeżdżalnia zewnętrzna z kwarcem, kompletem przeszkód, równana i nawadniana oraz hala. Ale w miesiące ciepłe jest zakaz korzystania z hali. Mamy jeździć na dworze. Okej, spoko. Akurat trafiłam na okres, gdy oberwanie chmury było niemal codziennie. Co tym idzie, ujeżdżalnia zewnętrzna to było jedne wielkie jezioro z terenem bagiennym. Nie chcąc zabić konia i siebie na tym podłożu, weszłam na halę, no bo gdzie mam jeździć? Oczywiście dostałam opierdzie z góry do dołu, że jak śmiałam wejść na halę. Trzecią rzeczą byli inni pensjonariusze, którzy byli kumplami z właścicielką. Ich konie były uprzywilejowane na maksa, mogły jeść ile chcą, biegać gdzie chcą, a sami właściciele mogli robić co chcą, jeździć gdzie chcą i nikt im nigdy nie zwrócił uwagi. Jedna z sytuacji, gdy przyjechałam do stajni i chciałam przejść do swojego boksu po kantar i uwiąz, żeby sprowadzić swojego konia, a akurat na środku wejścia na korytarz stała ze swoim koniem i go goliła. Normalnie weszłam, przywitałam się i przeprosiłam, żeby przejść, na co zostałam wyzywana, że co sobie wyobrażam, żeby jej przeszkadzać, gdy goli swojego konia. Nieważne, że nie można było nigdzie dojść, bo księżniczka stała na środku wejścia na korytarzu stajni, gdzie miała inne, mniej uczęszczane miejsca do golenia w ciszy i spokoju. No i tutaj się złożyło kilka beznadziejnych spraw, szczególnie to siano oraz słoma. I zastanawia mnie to, czemu istnieją właściciele stajni, którzy oszczędzają na słomie i sianie. Przecież decydując się na otworzenie stajni i pensjonatu, chyba ma się świadomość tego, że konie coś muszą jeść i muszą na czymś stać. I właśnie zastanawiam się, dlaczego
ludzie podejmują taką decyzję, żeby otworzyć stajnię i pensjonat, a jednocześnie nie są gotowi na to, aby koniom zapewnić odpowiednie warunki, chociażby żywieniowe. No a do tego ta słaba atmosfera w stajni, mega współczuję. Zanim postawiłam swoją stajnię, stałam ze swoim jednym koniem w pensjonacie, niedaleko mnie. Teraz z perspektywy czasu widzę, że nie miałam na ten moment wiedzy i doświadczenia i zaufałam nieodpowiednim osobom. Wracając do pensjonatu, na początku wszystko wydawało się ok, jednak z czasem koń zaczął chudnąć i zaczęliśmy mieć też spore problemy w trakcie jazdy. Konia badałam z każdej strony, ale nic nie wychodziło, zdrowy jak ryba. Okazało się, że właściciel pensjonatu go nie karmił. Konie nieraz nie dostawały paszy czy też siana. Nie tylko mój, ale też reszta koni szkółkowych czy pensjonatowych. Dodatkowo koń wychodził na mały padok bez dostępu do siana, gdzie stało jeszcze z 15 koni, głównie klacze, które go mocno prześladowały. Na prośbę o dłuższe padokowanie spotkałam się z agresją żony właściciela. W międzyczasie kupiliśmy drugiego konia dla mojego męża i ten z kolei był karmiony owsem bez naszej zgody, po to, aby mąż sobie z nim nie radził i byśmy go oddali w ręce właściciela stajni, by go mógł jeździć czy też wrzucić do szkółki, bo jego zdaniem to konia utemperuje. Później, po odejściu z tego koszmarnego miejsca, okazało się, że mój koń był użytkowany w szkółce bez mojej wiedzy nieraz po 3-4 godziny. Dziś, po tych przykrych doświadczeniach, sama prowadzę stajnię wolnowybiegową o profilu terenowo-rajdowym. Mam też dwa konie na pensjonacie i staram się ludziom pokazywać, jak powinno się traktować konie rekreacyjne. Masakra, znowu oszczędzanie na sianie i znowu zabieranie czyjegoś konia na treningi szkółkowe. No mnie to po prostu bulwersuje, jak to słyszę, zwłaszcza, że już nawet nie patrząc, że to jest czyjś koń, że zabierasz, no, stricte czyjąś własność i się nią rozporządzasz, to, że w sumie taki właściciel nie ma prawa do końca znać tego konia, nie wie, jak on się zachowa w takiej szkółce i naraża te osoby, które się uczą, na niebezpieczeństwo. No po prostu masakra. I jeszcze to ucinanie siana, ale dawanie koniom owsa, które tego owsa nie potrzebują i właściciel mówi, żeby go nie dawać. Po prostu zaczynając od tego, że miała być to stajnia ultra przyjazna koniom, a właściciel miał być specjalistą od pracy naturalnej, na oglądaniu wszystko wyglądało super. Właścicielka bardzo miła, pokazała swoje konie, wspominając, że każdego z nich uratowali. Umówiliśmy się na transport. Właściciel powiedział, że oni bez problemu przewiozą, przyczepę mają. Na umówiony dzień przyjechali. Transport, a właściwie pakowanie, to była dla mnie gehenna. Zero miejsca dla konia jako nagrodę. Kiedy wchodziła, gościu klepał mojego konia z całej siły po szyi. Głupi by zauważył, że ona nie lubi dotyku, co dopiero takiego. Na nasze słowa nie reagował, w końcu to on się zna i ma doświadczenie. W końcu poprosił o widły osoby poboczne. Wymodliłam chyba wtedy, żeby weszła do tej przyczepy. Podczas samego transportu właściciel jechał jak z jajkiem, tak bardzo, że dwa razy mój koń się przewrócił. Kiedy już dojechaliśmy do stajni, właściciel uznał, że powinniśmy od razu zabrać ją na trening i on nam pomoże. Nie zgodziliśmy się, uznał, że mój koń jest cholernie rozpieszczony i musi ktoś mu pokazać, kto tu rządzi. Bo uwaga, jak wyszłam do boksu, to zamiast przejść pod ścianę, podeszła do mnie. Później wyjechał za granicę pracować w stajni na 40 koni. Był raczej spokój, jak wrócił kilka razy dochodziło do sytuacji, gdzie kiedy byłam na lążowniku, on wchodził, zabierał mi lążę i bat i próbował przepędzać mojego konia bez mojej prośby. Ba, bez mojej zgody. W głowie siedzi mi też jeden korytarz, gdzie wszystkie osoby ze stajni miały pomagać, skakały też wszystkie konie oprócz mojego. Nie zdecydowałam się ryzykować w ogóle. Korytarz to było darcie się, przeklinanie, walenie koni, zaganianie. Wszystkie konie wracały do boksów mokre jak ścierki, a dwie wyskoczyły w trakcie przez ogrodzenie, kalecząc się przy tym. My pojechaliśmy, nie byliśmy w stanie tam stać. Jak wróciłam do domu, realnie się poryczałam i nie mogłam się uspokoić, mimo że mojego konia, to znaczy później odkupiliśmy od nich jednego z koni, ten też tam skakał, ale w tamtym momencie nie miałam z nim nic wspólnego, to nie dotyczyło. Okej, dobra, słuchajcie, może to jest generalizowanie, ale jak dla mnie, jeżeli stajnia należy do właściciela, który się określa jakimś trenerem naturalnym. Widać, że fascynuje się jakimiś metodami z cyklu naturala amerykańskiego, Monty Roberts i tak dalej, i stacjonuje w Polsce, to jest to taki trochę red flag, przynajmniej w moim mniemaniu. Bo ta historia oraz też historia innej stajni tego typu utwierdza mnie w przekonaniu, że część z tych ludzi jest niesamowicie nachalnych, jeżeli chodzi o trening konia. Od razu, kiedy przyjeżdża się do ich pensjonatu, to oferują swoją pomoc, mówią, że koń jest niewychowany i oni ci pomogą go wychować. Także oczywiście od razu nie skreślajcie,
ale mi by się zapaliła z tyłu głowy taka żółtawo-czerwona lampka. No i dobra, w tej części historii o najgorszych pensjonatach to by było chyba tyle. Jak czytałam tę historię, to miałam po prostu taki szok, niedowierzenie, że coś takiego się dzieje i można komuś płacić, ufać mu, ktoś może się przedstawić jako osoba super, że ma świetny pensjonat i wszystko tam jest pięknie, a potem się okazuje, że pod przykrywką leży naprawdę wielkie, śmierdzące gówno. Także co tu dużo mówić? Uważajcie, gdzie stawiacie swoje konie? Chociaż w sumie patrząc na tę historię, ciężko nawet powiedzieć, bo czasem wydaje się, że wszystko z daną stajnią jest w porządku, a dopiero później okazuje się, że jednak nie za bardzo. No dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli macie jakieś swoje historie związane z najgorszymi pensjonatami, no to napiszcie je w komentarzu. Ja przypnę im serduszko i już kończymy ten odcinek. Zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. I zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!